Nazywam się Aleksandra Trojanowska i reprezentuję Szkołę Programowania Online i Kompetencji Cyfrowych, czyli Szkołę Future Colors. Nasza szkoła ma, tak jak powiedziałam, kursy programowania, właśnie takie jak UX, ale mamy również takie kursy jak kurs Scrum Mastera czy Product Ownera. Nauka w naszych kursach odbywa się zdalnie, jest to elastyczna forma nauki, dostosowana do wszystkich, którzy pracują czy którzy się uczą. Tak naprawdę dostajecie w pakiecie do naszych kursów również kurs języka angielskiego w IT, czyli tak naprawdę taki pakiet umiejętności, żeby ruszyć na rynek, żeby dostać tą swoją pierwszą pracę w IT. No i oczywiście macie od nas również takie wsparcie w rekrutacji, czyli konsultacje waszego CV, konsultacje waszego LinkedIna z rekruterką naszą IT, która pomoże wam tak zrobić, żeby wasze CV i wasz LinkedIn był widoczny dla rekruterów. A moim gościem jest dzisiaj Mateusz Głasek i Mateusz jest właśnie tym mentorem i tym autorem przede wszystkim kursu naszego UX designera, kursu hybrydowego. Mateuszu, czy mógłbyś coś o sobie powiedzieć nam na początku? Cześć, cześć. Tak, witam wszystkich serdecznie. Czy dobrze mnie słychać, bo jeszcze nie miałem okazji zabierać tu głosu? Dobra, dobra, super. Okej, tak, ja jestem Mateusz, jestem autorem tego kursu UX designer hybrydowy. Jestem obecnie aktualnie senior UX designerem w NetGuru. NetGuru to jest absolutnie jedna z takich największych topowych agencji digitalowych w Polsce, tworząca produkty cyfrowe. Karierę w UX zaczynałem około 6 lat temu. Pracowałem w różnych firmach o różnym charakterze. Współpracowałem m.in. z Google, tam byłem solution inżynierem rozwiązań. Pracowałem też w Oliver Wyman, w Mettler Toledo. Pracowałem też jako freelancer z różnymi tam innymi firmami. Osobiście też jakby jestem wielkim pasjonatem edukacji, człowiekiem zafascynowanym skutecznymi metodami nauki, kodowania informacji, uczenia się, też jakby systemu edukacji, Ken Robinson, wszystkie te kreatywne szkoły, teorie, alternatywne metody nauki, to jest coś, co jest gdzieś tam moim ogromnym obszarem zainteresowań i pasji. No i stąd jakby tutaj połączenie tego, że jestem i projektantem, i też mentorem. I od 2 lat już współpracuję ponad z Future Colors. Mam tą ogromną przyjemność. Super, bardzo ci dziękuję, Mateuszu. A powiedz mi, czy ty się przebranżawiałeś, czy ty od samego początku pracujesz jako UX designer? Można powiedzieć poniekąd, że od początku. Natomiast samą, można powiedzieć, pierwsze pół roku zaczynałem jako tester oprogramowania. Natomiast wcześniej można powiedzieć, że pracowałem jako grafik, mam to podłoże pracy jako projektant graficzny, stąd jestem też świadomy wszystkich ograniczeń i zalet, które mają osoby, które jakby chcą zostać projektantami użyteczności w momencie, kiedy wcześniej mają ten background jako graficy. Super. No dobrze, słuchajcie, jeszcze ja tak powiem od razu, że na początek ja zadam kilka pytań Mateuszowi, a później przejdziemy do tych pytań z czatu, także śmiało tu sobie w tym czacie piszcie pytania, na pewno do nich za chwilkę dojdziemy. Mateuszu, w takim razie powiedz nam, tak o ile się da oczywiście powiedzieć, czym jest UX, no i dlaczego warto się właśnie uczyć UX-a? Od razu, znaczy tak, mówiąc, rzeczywiście jest tak, że o ile da się w ogóle to powiedzieć w kilka minut, tak? Ale najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, w całym procesie tworzenia tych produktów cyfrowych, tutaj widzę, że sporo osób jest z IT, więc będą doskonale wiedziały, o co chodzi. Projektant użyteczności to jest osoba, która odpowiada za to, żeby ta aplikacja, która jest stworzona, aplikacja, system, strona, tak naprawdę jakikolwiek inny produkt cyfrowy, został stworzony w taki sposób, żeby odpowiadać na potrzeby użytkownika, mówiąc jeszcze jakby tak bardziej szczegółowo, pozwalać mu realizować cele, które użytkownik z danym produktem chce zrealizować, tak? Czy to będzie zakup w sklepie internetowym, czy to będzie uzyskanie jakiejś informacji, czy to będzie skontaktowanie się, tak naprawdę cokolwiek innego. Oczywiście te cele są jakoś tam zbieżne i powiązane z celami biznesowymi sponsora, osoby, która taką aplikację zamawia, na której zlecenie my to tworzymy. Natomiast patrząc tak bardziej w szczegółach, UX jest bardzo złożony i projektant użyteczności zajmuje się naprawdę wieloma rzeczami, bo on jednocześnie będzie pracował z biznesem, będzie z tym biznesem rozmawiał, będzie prowadził na swój sposób na przykład warsztaty i będzie w ramach nich wypracowywał jakieś właśnie cele biznesowe, czy wypełniał jakieś kanwy, będzie jednocześnie prowadził badania z użytkownikami, będzie tworzył oczywiście projekty, choć tutaj jakby sprowadzanie tworzenia projektów użyteczności do projektowania w Figmie jest absolutnym nieporozumieniem, o czym mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli powiedzieć więcej.
Projektem zajmuje się też testowaniem choćby później użyteczności, czyli to jest kolejny rodzaj badań. Zasadniczo, gdybyśmy chcieli tak powiedzieć, to UX można powiedzieć stoi projektowaniem, ale stoi też badaniami i stoi po prostu kontaktem, rozmawianiem z użytkownikiem, tak żeby właśnie te potrzeby jego móc zaspokoić, rozwiązać jego problemy, pomóc mu realizować cel. Projektant jest taką osobą, która można powiedzieć łączy wymagania biznesowe, wymagania techniczne, cele biznesowe, cele techniczne z celami użytkownika. Bardzo złożona i taka interdyscyplinarna dziedzina. No to kto w takim razie się odnajdzie w takim zawodzie projektanta UX? Można powiedzieć tak, zarówno możemy tutaj też spojrzeć na przekrój osób, które, no właśnie, z którymi ja pracowałem w Future Colors w ramach standardowego bootcampu, którym pomagałem gdzieś tam jeszcze dodatkowo przebranżować się, których ja przede wszystkim spotykam w swojej branży, bo tu musimy wyraźnie zaznaczyć, że osób z formalnym wykształceniem właściwie to jest na palcach jednej ręki można policzyć. Te wszystkie osoby są po jakichś kursach. Przede wszystkim osoby, to i tutaj być może wiele osób spodziewa się grafików. Nie, absolutnie nie. Grafik, oczywiście, projektanci graficzni i tak dalej, to gdzieś tam jest, bo oczywiście jakby w ramach UX-a mamy tą specjalizację UI designera, która często jest wymieniana w ogłoszeniach jakby wspólnie, ale de facto jest to po prostu obszar wiedzy w ramach UX-u. Więc z jednej strony rzeczywiście projektanci graficzni, ale nie tylko. Bardzo mocno osoby, które pracowały w obszarze psychologii, skończyły psychologię, wykonywały jakieś inne zawody powiązane z psychologią, gdzie ta psychologia ma duże znaczenie. Socjologia, wszelkiej maści analityka biznesowa, internetowa i tak dalej. Marketing. Tutaj też bardzo dużo jakby metod, jeśli chodzi o taką analizę później wyników na przykład badań z użytkownikami. Tutaj bardzo dużo korzystamy z metod po prostu marketingowych. Więc z tych obszarów zastanawiam się jeszcze teraz, czy kogoś pominąłem. Oczywiście tak naprawdę wszystkie inne specjalizacje w IT, bo IT rządzi się też swoimi sprawami i jeśli ktoś tak naprawdę pracuje już w tej branży, tworzy na przykład produkty, pracuje przy produkcji oprogramowania, no to będzie mu znacznie, znacznie łatwiej, bo de facto on też dotyka tych wszystkich aspektów użyteczności, zarówno jeśli jest, nie wiem, programistą, czy nie wiem, człowiekiem od security, bo tam też człowiek od security jakby bierze często udział, ma coś do powiedzenia w ramach projektowania ścieżek i flow od strony właśnie takiej użyteczności. No dobrze, a czy to jest tak, że jakby każda firma musi mieć takiego UX designera, czy to jest, czy są jakieś konkretne branże, w których takie osoby mogą szukać pracy? Jest wiele, może inaczej. Wiadomo, że jakby, czy każda firma, no nie każda firma, bo powiedzmy, no nie wiem, piekarnia czy sklep ogrodniczy nie będzie potrzebował projektanta użyteczności. Natomiast jest tak, że my projektanci w bardzo różnych firmach o różnych profilu. To znaczy projektanci użyteczności będą pracowali zarówno, nie wiem, w Orange, będą pracowali w Samsungu, będą pracowali w Alior Banku, będą pracowali w NetGuru, które jest firmą typowo o modelu agencyjnym, będą pracowali w firmach produktowych, w firmach usługowych, będą pracowali w firmach, które na przykład są powiązane z projektowaniem architektury i tak dalej, i tak dalej. Obszarów jest tutaj naprawdę sporo. I tutaj może jeszcze dopowiem szybciutko do poprzedniego pytania. Na pewno jest też tak, że jeśli masz specjalistyczną wiedzę w jakimś obszarze, na przykład finansów bądź nieruchomości, to UX też jest dla ciebie, bo jeśli znasz jakąś dziedzinę dobrze, to znasz też, można powiedzieć, użytkowników, ludzi, klientów. Jeśli pracowałeś przez lata w banku jako sprzedawca, handlowiec czy ktoś taki, to będziesz wiedział, jakich rzeczy potrzebują ludzie, którzy przychodzą po produkty do banku i będziesz w stanie też lepiej, znając tą branżę, projektować produkty. Jasne, dziękuję Ci bardzo. To teraz w takim razie jeszcze kilka pytań właśnie o sam ten kurs hybrydowy. Czy Mateuszu, w takim razie powiedz mi w ogóle, na czym polega ta hybrydowa formuła kursu? Jak to w ogóle wygląda? Tak, to jest w ogóle temat rzeka, bo tutaj jakby obserwując też trendy, w które idziemy, w które rozwijają się cała branża szkoleniowa, która też ten rozwój przyspieszyła pandemia. Kurs hybrydowy to jest takie połączenie, można powiedzieć nawet stacjonarnego kursu, choć wiemy też o tym, że te kursy stacjonarne to już jest w tym momencie absolutnie margines. Tutaj mówiąc kurs stacjonarny, bardziej mamy na myśli taki kurs prowadzony, polegający na tym, że prowadzimy po prostu lekcje na żywo i połączenie kursów wideo, które też no, nie są wystarczające do tego, żeby w danej branży się wdrożyć, odnaleźć. Dlatego tu jest takie połączenie zarówno jakby najlepszych praktyk z jednego i z drugiego, żeby zapewnić tą elastyczność, ale zapewnić też jakość merytoryczną i to wdrożenie w temat, tak jak jest w przypadku tych standardowych kursów. W praktyce to wygląda tak, że mamy tutaj
pomieszanie nagrań wideo z praktycznymi bardzo zadaniami, z osadzeniem wszystkiego w kontekście, z dużą ilością materiałów w postaci, postaci narracyjnych map myśli, prezentacji w formie narracyjnych map myśli. Mamy spotkania na żywo, live, gdzie mamy możliwość zadawania pytań, omawiania naszych jeszcze dodatkowo projektów i tak dalej, w postaci właśnie takich webinarów i tak dalej. To wszystko zamknięte na dedykowanej platformie. No dobrze, to w takim razie dla kogo jest ten kurs? Kto najlepiej się na takim kursie odnajdzie? Wszystkie te osoby, które, znaczy tak, może inaczej, łatwiej jest powiedzieć poniekąd, kto się nie odnajdzie, bo tak naprawdę odnajdzie się każdy. Kto się nie odnajdzie, odpowiadając tak jakby szczerze. W momencie, w którym rzeczywiście potrzebujesz być prowadzony za rękę, tak od samego początku do końca, mieć dużą ilość indywidualnych konsultacji, to rzeczywiście tak. W tej sytuacji warto, żebyś skorzystał z tego kursu, nazwijmy go na razie póki co standardowego, tego wydłużonego bootcampu, którego tak na marginesie też jestem autorem, jeśli chodzi o marginesy i całą strukturę. I tam wtedy lepiej, żebyś poszedł w tamtym kierunku. Jeśli chcesz, żeby każde zajęcia to było omawianie jakby na żywo z mentorem w formie warsztatowej, to wtedy powinniśmy uderzyć tam. Natomiast jeśli chcesz to wszystko zoptymalizować, odpowiednio wyważyć, zapewnić sobie tą elastyczność i tak naprawdę dotknąć samego clou, samej esencji, zamknąć to jeszcze wszystko w naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie, to zdecydowanie tutaj wyborem powinien być ten kurs hybrydowy. On jakby bardziej stawia na tą pracę indywidualną, natomiast ja uważam też, że to jest ogromna zaleta, że tutaj mamy to postawienie na tą pracę indywidualną, bo ja niestety obserwowałem bardzo często zbyt duże, przepraszam, że tak powiem, ale rozleniwienie u kursantów w tej wersji standardowej, gdzie oni byli prowadzeni za rękę, tutaj jest to odpowiednio zbalansowane i tworząc tą formułę hybrydową, ja bardzo mocno bazowałem na doświadczeniu właśnie z prowadzenia tych bootcampów w wersji standardowej. A czy można się uczyć w ogóle UX-a samodzielnie? Tutaj też musimy jakby odpowiedzieć sobie na pytanie, co to do końca znaczy. Ja jestem samoukiem. Znaczy, z jednej strony jestem samoukiem, z drugiej strony mam studiowałem grafikę na polsko-japońskiej, skończyłem też kurs Nielsen Norman Group. Tutaj można sobie to zobaczyć, podejrzeć. No, powiem nieskromnie, to jest no, absolutnie jedno, jeśli chodzi o prestiż, najbardziej prestiżowe szkolenie w tej branży. Szkolenie ultra drogie, kosztujące ponad tam 20 parę tysięcy złotych, więc to jest w ogóle nie do porównania. Natomiast szczerze mówiąc, gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja bym kupił tamto szkolenie drugi raz, poleciał do Londynu, powiedziałbym nie. Ja ten kurs zrobiłem, można powiedzieć, jakbym go robił dla siebie. Bardzo dużo bym dał, żeby te kilka lat temu natrafić na taki kurs jak ten. Bo ja uczyłem się tego UX-a samodzielnie. Uczyłem się go oczywiście przez kursy wideo, uczyłem się go przez tutoriale, uczyłem się go poprzez książki. I powiem tak, no naprawdę, gdybym miał dzisiaj drugi raz wybierać, chciałbym po prostu mieć mentora, chciałbym mieć kogoś, kto mnie troszeczkę poprowadzi właśnie w formule takiego kursu, bo ja nie chciałem mieć kogoś, kto będzie się ze mną musiał spotykać na przykład co tydzień i ze mną rozmawiać, bo raz, że to jest drogie, to jest czasochłonne, to jest mało elastyczne, ale ktoś, kto mi pokaże całość, kto mnie poprowadzi, bo uwierzcie mi, pracując nad tym kursem, wracałem do niektórych książek, które czytałem te kilka lat temu i po prostu łapałem się za głowę. Mówię, matko, jak ktoś, kto to czyta, ma później w praktyce wykonywać te zadania? Tam jest tyle wiedzy, tyle informacji, tak dużo teorii, a w momencie, kiedy ja to sobie zestawiam ze swoim doświadczeniem, umiejętnościami na poziomie seniorskim, to ja po prostu wiem, co ja muszę powiedzieć temu człowiekowi, temu projektantowi, choćby u swojej firmie, żeby on wykonał tą esencję pracy, żeby on nie spędzał godzin, mnóstwo czasu na czytaniu niepotrzebnych rzeczy, których nigdy później nie wykorzysta w praktyce, albo zaznajmiają się z teoriami, które tak naprawdę w niczym mu nie pomogą, tylko żeby on dotknął tej esencji i zapoznał się z wiedzą w formie kapsułkowej. Ale to jest w ogóle niesamowite, że tak naprawdę te osoby, które kupią taki kurs, które będą w takim kursie uczestniczyły, że mają tak naprawdę tą wiedzę od ciebie, tak? Czyli to, co mówisz, czyli to wszystko, czego się uczyłeś przez te wszystkie lata, przekazujesz im i żeby oni teraz mogli zacząć właśnie pracę jako UX designer i mają to w praktyce też, prawda? Więc myślę, że to jest zdecydowanie niesamowite. Tak, to jest jedna z największych zalet w ogóle tego trendu na te kursy kohortowe, kursy hybrydowe, że ludzie tworzą poniekąd swoje autorskie szkolenia, w których pokazują swoją ścieżkę, swoje podejście, swój warsztat, to odwołuje się do czegoś, co my ludzie zapomnieliśmy w masowej edukacji, nauki na zasadzie mistrz, uczeń. I to funkcjonowało od zawsze, tak od zawsze ludzie się uczyli.
dołączali do jakiejś gildii, dołączali do jakiejś grupy, uczyli się zawodu, uczyli się rzemiosła. Natomiast to później oczywiście zostało zamienione przez bismarckowską edukację masową i my utraciliśmy ogromną wartość, która tego typu edukacji wnosi. A w takim razie, jak ten kurs w ogóle został stworzony, ten kurs hybrydowy UX Designer? Czy to jest jakoś podzielony ten kurs na jakieś moduły? Tak, tak, tak. Jakby schodząc do szczegółów, do praktyki, w ogóle tak na marginesie powiem, że wszystkie osoby, które są bardziej zainteresowane, jak wygląda sam kurs, co tam robimy i też jeśli chcą zobaczyć po prostu warsztat pracy UX-a, zapraszam w czwartek na godzinę 17 na live'a na Facebooku, gdzie ja po prostu będę pokazywał proces projektowania, proces UX-owy na narzędziach. Oczywiście na gotowych już rzeczach, nie będziemy niczego wypracowywali od nowa, bo to jest niemożliwe w trakcie godziny. Natomiast tam pokażę znacznie więcej i ten kurs, jakby sposób całego ułożenia odwzorowuje proces projektowy. Kurs jest zorganizowany wokół projektu treningowego, projektu, który służy nam jako tło i kontekst do tłumaczenia różnych zagadnień i projektowania. I teraz pomimo, że kurs jest kursem częściowo online, tak, częściowo widzimy się face to face, to zasadniczo uczestnicy tego kursu będą współuczestniczyli w jego projektowaniu. To znaczy na przykład część badań i analizy czy modelowania zostanie wykonana przeze mnie na nagraniach. Kursanci będą mieli dostęp do wszystkich materiałów źródłowych, do dlaczego, co z czego, jak i wynika. Natomiast na przykład później w fazie projektowania będą mieli do zaprojektowania makiety typowo odpowiadające jakby wymaganiom projektu treningowego, osadzone w kontekście, warunkach biznesowym i użytkowników dla całego tego projektu treningowego, więc można powiedzieć, kurs odwzorowuje ten proces projektowania i jest de facto przejściem od początku do końca projektowaniem nowego produktu cyfrowego. Czyli tak jak, czy dobrze zrozumiałam, że na kursie kursanci będą mieli zadania, tak od Ciebie rozumiem, do wykonywania, tak? Tak, no to jest rzecz absolutnie tutaj niezbędna, że musimy to łączyć. Tutaj z tymi zadaniami też jest tak, oczywiście może też, zaznaczmy, to jest bardzo ważna rzecz. Esencją kursu, celem kursu dla każdej osoby jest stworzenie swojego własnego portfolio. I kurs też jest w taki sposób ułożony. Ja przed chwilą powiedziałem, że tutaj nie ma prowadzenia za rękę. Tak naprawdę ono jest. Tak nie bezpośrednio w postaci konsultacji jeden na jeden, ale de facto wchodząc na platformę idziemy krok po kroku i doskonale wiesz, co masz robić, żeby stworzyć swoje portfolio, żeby wykonać swój własny, indywidualny projekt. Oprócz tego w portfolio możesz umieścić wszystkie te rzeczy, które wypracujesz jakby na kursie w ramach zadań, to są różne zadania. Zadania są właśnie kontekstowe, dotyczące projektu. Na przykład, nie wiem, ja projektuję fragment architektury informacji, twoim zadaniem jest jego dokończenie, doprojektowanie na przykład dla footera bądź headera. Jak gdzieś tam tworzę mini backlog produktu, tworzę, wiem, że te terminy teraz mogą brzmieć w dość taki niezrozumiały sposób, tworzę gdzieś tam jakieś wymagania, ty później na podstawie tego projektujesz makietę, na podstawie tego, co pokazałem w Figmie, w jaki sposób tam się tą Figmą posługiwać i używać, w jaki sposób podchodzić do projektowania. Gdzieś tam wcześniej temat person, dostajesz personę i na przykład masz zadanie coś tam zaprojektować. Dostajesz materiał źródłowy z wywiadów pogłębionych, z użytkownikami, z jakiegoś innego projektu. Masz na podstawie niego zrobić personę. Przed chwilą widziałeś to, jak tworzy się personę krok po kroku na nagraniu, gdzie ja też na tyle, na ile to było możliwe, starałem się na maksa rozbić swój proces myślowy, bo absolutnie jedną z najważniejszych rzeczy to jest nauczyć się myśleć jak projektant i rozwiązywać problemy jak projektant, bo można umieć Miro, można umieć Figmę, można obejrzeć 10 tutoriali w internecie, jak tworzyć komponenty, jak tworzyć różne rzeczy w Figmie, po czym ja Ci mówię, zaprojektuj formularz, zaprojektuj tabelę i Ty nie wiesz, co masz zrobić, bo Ty nie wiesz, jaki jest proces projektowania, nie wiesz, że na początku powinieneś rozbić to sobie na frame'y, później stworzyć z tego jakieś strukturę całego formularza, określić cel formularza i tak dalej, i tak dalej. Więc o tyle, ile było to oczywiście możliwe w kursie, który ma tam 20, około 5 godzin nagrań, pokazywałem krok po kroku. Jak mówiłem analizę klastrową, czyli analizę wyników wywiadów, to mówiłem tak, tu robię to w ten sposób i w ten sposób, bo odwołuję się do tego, czym w mojej głowie zachodzi taki czy taki proces myślowy. Czyli w takim razie na tych takich spotkaniach grupowych, tak, takich spotkaniach z Tobą, rozumiem, że gdzieś tam będzie można skonsultować, tak, jakieś te rzeczy, których nie wiemy, tak, co dokładnie będzie się odbywało na tych spotkaniach? Tutaj te sesje live, one będą oczywiście, to będzie wyglądało w taki sposób, że będziemy zbierali przed tymi sesjami live wszystkie pytania i wątpliwości, które mają kursanci. Jeśli ktoś będzie chciał, żeby takie czy takie kwestie zostały dodatkowo wytłumaczone,
to one później będą dodatkowo tłumaczone na webinarze w trakcie live'u. Oczywiście w trakcie live'a będzie można zadawać pytania i tak dalej. Będzie też można wysyłać swój wycinek pracy, tak zależnie jakby od etapu, bo tu będzie 5 czy 6 tych sesji. I ja będę na żywo omawiał, tak? Na błędach będziemy się uczyli, co tutaj powinno być omówione. Oczywiście można to wysłać w formie anonimowej, tak żeby inni kursanci tego nie widzieli, tylko po prostu jako swój materiał źródłowy. To też, z czego to też wynika. Bardzo często było też tak, że ja jestem w stanie w ciemno powiedzieć, że na pewnych etapach ludzie popełniają bardzo podobne błędy. I tutaj znowu można iść na kurs standardowy i wtedy będziesz miał to tłumaczone jakby na konsultacjach jeden na jeden. Ale prawda jest taka, że ja czasami miałem pod rząd kilka konsultacji, gdzie tłumaczyłem ludziom niemalże ten samo zagadnienie, pomagałem im z tym samym zagadnieniem i po prostu to nie było optymalne. Tak? Część osób nadal będzie potrzebowała indywidualnych konsultacji i wtedy ten kurs standardowy jest dla nich. Natomiast jeśli jakby chcesz to zoptymalizować, to tutaj w takich sesji, w trakcie sesji live będziemy sobie mówili o błędach, o trudnościach, o rzeczach, na które natrafiamy jakby w ramach pracy nad materiałami i tworzeniem swoich własnych projektów w portfolio. A wspomniałeś tutaj o Figmie na przykład. To z jakich narzędzi się nauczymy korzystać podczas kursu? Tak, ja tutaj troszeczkę skrytykowałem tą Figmę, natomiast odżegnuję się od tego całkowicie, bo oczywiście będziemy korzystali z Figmy. Ona jest w tym momencie narzędziem topowym i tutaj jakby nie uciekniemy od tego, żeby to narzędzie poznawać. Będzie Figma, będzie Miro, będzie Optimal Workshop, będzie Google Optimize, natomiast głównie będziemy pracowali właśnie w Miro, będziemy pracowali w Figmie. UX używa też takich narzędzi bardzo, można powiedzieć, zwyczajnych, biurowych, jak Google Forms, czy po prostu zwykłe dokumenty Google i tak dalej. Optimal Workshop na pewno będzie bardzo fajną rzeczą, bo to jest narzędzie, które jest z tak zwanego koszyka narzędzi profesjonalnych. Wystarczy wspomnieć, że licencja bodajże kosztuje $200 miesięcznie. Tutaj kursanci mają w ramach umowy edukacyjnej jakby za darmo. Jest to narzędzie z takich topowych narzędzi, których używamy później profesjonalnie w pracy. Ono bardzo pomaga w prowadzeniu badań, jak na przykład sortowania CAD, t-testing, czy później też badań typu first click. Więc tutaj jakby postaramy się też dotknąć takich narzędzi, które rzadko kiedy kto używa, kiedy uczy się samodzielnie, no bo po prostu raczej mało kto kupuje samodzielnie narzędzie za licencję za $200, tylko później w pracy ich używamy, więc ja też to będę chciał pokazywać. Takie troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy. A jakbyś mógł nam tak przybliżyć pokrótce, jak w ogóle wygląda rynek UX-a w Polsce? Temat rzeka, to godzinę to bym mógł mówić na temat samego rynku. Rynek jest generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, rozgrzany do czerwoności w tym momencie. Zapotrzebowanie, przepraszam za wyrażenie, ssanie na projektantów UX jest ogromne. Tak naprawdę czasami się śmiejemy z kolegami z branży, że no, cieszymy się bardzo, że wsiedliśmy do tego pociągu te kilka lat temu. Nadal jeszcze jest czas, żeby do niego wsiąść. Duża jest konkurencja, sporo osób przebranżawia się, natomiast, no mówię, zapotrzebowanie jest ogromne. Ja sam, no, ukrywam się na LinkedInie, ale ilość ofert, które co tydzień dostaję, pomimo ustawienia, że nie jestem zainteresowany żadnymi nowymi ofertami pracy, jest ogromna. Po prostu rekruterzy robią wszystko, żeby pozyskać tych projektantów. Co więcej, UI, albo inaczej, nie powinniśmy też patrzeć tylko na oferty juniorów, dlatego że ja na przykład zaczynam od razu od pozycji regular, bo wiem, że kursanci, ludzie często tak robią, że chcą się wziąć za jakąś dziedzinę, chcą się wziąć za daną branżę, patrzą, ile jest ofert na stanowisko juniorskie. Nie powinniśmy patrzeć w ten sposób. Patrzmy, ile ogólnie jest ofert, bo tak naprawdę wiele osób zaczyna pracę od razu jako regular po kursie. Jeśli chodzi o zarobki, bo to na pewno też wiele osób interesuje, to wszystko można sobie sprawdzić w raportach. Średnio to jest tam bodajże 8,5 tysiąca na rękę. Wiadomo, w przypadku juniorów jest to mniej, w przypadku seniorów jest to znacznie więcej, dwu-trzykrotność. No ja powiem tyle. Od 6 lat siedzę w tej branży. Zarobki są, to można łatwo sprawdzić, bo to nie są żadne tajemnice. To jest tam 20 parę tysięcy plus VAT miesięcznie, bo to większość już ze względu na podatki pracujemy na kontraktach B2B.
Mnóstwo projektantów to jest 20 tysięcy na rękę miesięcznie, tyle im zostaje po zapłaceniu podatków. No, życzę powodzenia w poszukiwaniu zawodów, które po 6-7 latach zajmowania się w danej branży pozwalają ci tyle zarabiać, więc na pewno tutaj zarobki są bardzo godne, natomiast obciążenie pracą jest bardzo wyważone. Tutaj dbanie o work-life balance. Projektant musi mieć świeżą głowę, projektant musi być wypoczęty, projektant musi mieć w sobie przestrzeń, żeby mieć w sobie tą twórczość, więc tutaj jakby to, co ja uwielbiam w tym zawodzie, to jest właśnie to, no, umiejętność pogodzenia bardzo dobrze pasji, zainteresowań życia rodzinnego z życiem zawodowym. No brzmi to bardzo fajnie rzeczywiście, więc myślę, że tutaj warto, tak jak powiedziałeś, wsiąść do tego pociągu teraz jeszcze i spróbować faktycznie nauczyć się tego UX designu, no i pójść w tym kierunku, tak, zacząć pracę właśnie w IT. A w takim razie, co powinien umieć taki początkujący UX designer, żeby wziąć w ogóle udział w pierwszej rekrutacji? Tak, to również jest temat rzeka. Ja osobiście w ogóle brałem w swoim życiu udział w bardzo wielu rekrutacjach. Swego czasu robiłem to dla sportu i tak naprawdę tylko po to, żeby zdobywać doświadczenia. Brałem udział w na pewno kilkudziesięciu rekrutacjach. Zarówno jako junior, później jako regular i też jako senior. Te rekrutacje oczywiście od siebie się mocno różnią. Co musi umieć taki junior, taki regular? Na pewno taka osoba musi mieć portfolio i od tego nie uciekniemy i dlatego tutaj podkreśliłem, że jakby celem głównym, zasadniczym kursu jest tworzenie tego portfolio. Taka osoba musi też jakby udokumentować, i w tym portfolio musimy udokumentować ten właśnie proces tworzenia, stąd cały kurs jest zorganizowany pod ten proces, po prostu żeby można powiedzieć kroczek po kroczku, małymi kroczkami można było sobie to portfolio realizować. Natomiast taki junior, gdzieś tam można powiedzieć z jednej strony, że znajomość Figmy jest rzeczywiście tą podstawową rzeczą, natomiast ja zawsze, jeśli współuczestniczę w rekrutacjach czy w NetGuru właśnie tworzymy pytania rekrutacyjne, ogromne wrażenie sprawiają wszystkie te osoby, które właśnie nie zawężają się tylko do tej Figmy, nie traktują UX-a jako, przepraszam za wyrażenie, klepanie makiet, klepanie już finalnego designu, czy to nisko, czy wysokopoziomowego, czy można powiedzieć dopracowanego graficznie, czy nie, tylko właśnie są, rozumieją całą tą fazę badań, rozumieją całą fazę analizy, mają w sobie tego bakcyla i ten sposób myślenia jak projektant i takie osoby zdecydowanie mają przewagę nad wszystkimi tymi pozostałymi osobami. Stąd jakby ja na to postawiłem mocno przy tworzeniu tego kursu, żeby tworzyć wartościowych projektantów. A jakbyś mógł tak jeszcze powiedzieć nam o tych materiałach, które otrzymujemy tak w ramach kursu. Czy mógłbyś jakoś powiedzieć, jakie to są materiały? Tak, zasadniczo to, co będzie na platformie, nagrania wideo z tych lekcji, można powiedzieć na nagraniach wyglądam bardzo podobnie do tego, jak wyglądam w tym momencie, używam tego samego zestawu tła i tak dalej. Mamy te nagrania są jedne dłuższe, jedne krótsze, one też mają swoją specyfikę, bo jeśli omawiam na przykład właśnie jakąś funkcję w Figmie, to nie omawiam jej na zasadzie tylko tutorialowej, tylko omawiam ją troszeczkę szerzej i też tłumaczę cały tam kontekst. Mamy na każdym, jakby nagrania mają różne typy. Na części nagrań, bo musimy zrobić sobie troszeczkę teoretycznego w takiej formie kapsułkowej wstępu, pokazuję te mapy myśli, omawiam te mapy myśli, pokazuję zależności pomiędzy tą wiedzą, tłumaczę jakby na jakim etapie procesu projektowego to jest umieszczone. Mamy dostęp do tych prezentacji. One są stworzone w Prezi, one są stworzone w postaci takich interaktywnych map myśli, gdzie sobie tam po nich przechodzimy. To, o co ja mówię, też zadbałem, żeby one były narracyjne, bo żeby to nie były tylko takie slajdy z hasłami, bo bardzo ciężko jest później takie slajdy z hasłami analizować i rozumieć. Zresztą można to sobie podejrzeć w bezpłatnych lekcjach, jak to wygląda. Mamy dostęp do szablonów w Miro i tam mamy dostęp zarówno do tych materiałów, które są wypracowane w ramach projektu treningowego, jak i mamy dostęp do szablonów, które po prostu później sobie wykorzystujemy w naszej pracy nad naszym projektem portfolio. Mamy te zadania, które tutaj też, ona część jest w Miro, część jakby w filmie, tutaj jakby jest to pomieszane. I tyle, jeśli chodzi o materiały. Zastanawiam się, czy jeszcze coś pominąłem. Nie, jeśli chodzi. A no i oczywiście mamy treści na samej platformie, ale to jakby jest standard i oczywisty, tak, jeśli mamy tą platformę. Czyli tak naprawdę uczestnik kursu dostaje tak naprawdę cały pakiet, tak?
im umiejętności, tak, do tego, żeby zacząć pracę jako UX designer, junior. Zdecydowanie, tak. Mówimy tu cały czas junior, a ja nawet bym powiedział, że jako regular, bo możecie wierzyć bądź nie, ale ja w swojej pracy no, spotykam osoby, które tytułują się product designer, to jest jakby tożsame tutaj podobne z UX designer, czy regular UX designer i uwierzcie mi, że zaskakują mnie czasami swoją wiedzą, a raczej brakiem wiedzy i zdecydowanie polecałbym im zajrzeć na mój kurs, a przynajmniej na jego znaczną część, bo tutaj te braki często występują. Więc no, ja też to projektowałem ten kurs w taki sposób, żeby tutaj no nie wstydzić się za swoich kursantów, żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie później taka osoba idzie do pracy i ona o pewnych rzeczy po prostu nie wie. Mhm. Super. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy teraz do pytań z czatu. Ja będę czytać te pytania, bo już tutaj widzę, że troszeczkę tych pytań mamy, także śmiało jeszcze piszcie, jeżeli macie jakieś pytania do Mateusza czy tutaj dotycząc samego kursu. No i tak naprawdę tutaj mamy takie pytanie. Od czego zacząć przygodę z UX-em, jeśli nie ma się zaplecza w IT ani zaplecza graficznego? Od kursu. To najlepiej od tego kursu. Wiem, że przepraszam, brzmi to jak taka nachalna sprzedaż. Natomiast tworząc ten kurs, ja miałem świadomość, że on też musi trafiać do właśnie osób, które nie pracowały nigdy w branży informatycznej. No i tutaj po prostu musimy zostać też wprowadzeni w te realia. Stąd na przykład nagranie czy lekcja dotycząca całego procesu produkcji oprogramowania, czyli nie tylko procesu samego procesu pracy projektanta, tylko całego procesu szerszego zespołu, który pracuje nad aplikacją. Mhm. I w ogóle nie należy się tym martwić i przerażać. Nie trzeba mieć doświadczenia w pracy w branży IT, żeby zostać projektantem UX. To doświadczenie się zdobędzie. Czyli ten kurs jest po prostu od zera. Dla każdego od zera, każdy od może. Od zera i też na przykład ja go konsultowałem z osobą na znacznie młodszym stanowisku, tylko właśnie po to, żeby nie zakopać się w swoim doświadczeniu, żeby starać się rzeczy tak maksymalnie upraszczać i tłumaczyć w taki sposób, żeby były zrozumiałe. Mhm. Tutaj Robert pyta jeszcze ciebie, Mateuszu, czy sądzisz, że background graficzny jest niezbędny do wejścia w UX? Tutaj troszeczkę rozbijamy się o to, jak rozumiemy UX. Na tym kursie absolutnie nie jest potrzebny, dlatego że to jest kurs na projektanta użyteczności. Jeśli ktoś chce specjalizować się w obszarze UI, User Interface, to tutaj jakby umiejętności graficzne są niezbędne, natomiast ja na kursie tłumaczę filozofię i podejście, w jaki sposób, nie mając umiejętności graficznej, jesteśmy w stanie tworzyć dopracowane wizualnie makiety i prototypy, bazując choćby na design systemach. Mhm. Super. Agnieszka pyta jeszcze o język angielski. Na jakim poziomie zaawansowania jest on potrzebny? Jaki procentowo czas pracujesz w języku angielskim, a jaki w polskim? Wszystko zależało od firmy. W Google pracowałem, można powiedzieć, z klientami. Pracowaliśmy cały czas po angielsku, wewnętrzny zespół mieliśmy po polsku. W Oliver Wyman pracowałem na co dzień po angielsku, bo zespół był anglojęzyczny plus klienci anglojęzyczny. W NetGuru zespół w większości jest po polsku, rozmawiamy po polsku. Trafił nam się w tym przypadku klient polskojęzyczny, więc rozmawiam z nim po polsku. Gdzieś ta znajomość jest potrzebna, nie bez powodu jakby tutaj są te zajęcia z tą eklektyką. Natomiast tu nie jest niezbędny poziom proficient, nie wiadomo jaki i tak dalej. Po prostu musimy rozumieć, co do nas mówią i w takim podstawowym stopniu. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o naukę języków, to ja też jestem zdania podejścia, że to po prostu w boju nabywamy, bo inaczej jest to po prostu ciężko. Na pewno też na poziomie takim juniorskim, regular, nie musimy się tym aż tak martwić, bo zawsze tutaj w większości przypadków będzie czuwał nad nami senior projektant. Mhm. Super. Marta jeszcze pyta tutaj, czego oprócz oczywiście sztuki UX-a powinna zacząć uczyć się osoba, która zaczyna od całkowitego zera? Chyba nie do końca rozumiem pytanie, czego oprócz sztuki UX-a powinna się uczyć osoba, która zaczyna od całkowitego zera? Dokładnie, to może Marto, napisz nam tutaj do końca jeszcze, o co ci chodziło i zaraz postaramy się odpowiedzieć. Jakby, czy o ile dobrze rozumiem pytanie, to tak naprawdę tą inną kompetencją, którą bym wskazał,
to jest uczenie się języka angielskiego, czyli uczymy się UX-a, i tutaj jakby jest bardzo wiele aspektów, które wchodzą w ramach tego UX-a. Natomiast jakby inna umiejętność, no to jest poza takimi no, podstawowymi rzeczami, jak umiejętność samoorganizacji pracy, nie wiem, choćby zdalnej, bo teraz ten rynek jest bardzo mocno zdalny, czy właśnie, no nie wiem, umiejętność realizacji zadań i tak dalej, zadaniowość. No to de facto języki, tak? Język to jest ważna rzecz. A tu pytanie od Michała. Jako tester oprogramowania, Michał jest testerem oprogramowania, co powinien zrobić, aby płynnie przejść na stanowisko UX designera, żeby nie było to przebranżowienie? Żeby nie było to przebranżowienie. Tutaj znowu troszeczkę się rozbijamy, czym jest przebranżowienie, czym nie. Bo zasadniczo no, tester jest. Z jednej strony uczestniczymy w tym samym procesie produkcji oprogramowania i umiejętności testera mogą ci pomóc, natomiast z drugiej strony musisz się troszeczkę cofnąć w cudzysłowie w projekcie tworzenia produktu o wiele etapów do tyłu, zawsze się cofamy do tyłu, cofnąć o wiele etapów projektowania. No i tutaj jakby bez no, zgłębienia tej wiedzy po zdobycia pewnych umiejętności, no tutaj tego nie przeskoczymy, bo to jednak jest niby ten sam proces, ta sama branża, ale jednak no, co innego. Mamy pytanie, czy doświadczenie handlowe również w e-commerce może być dobrym punktem wyjścia? Może szczególnie jeśli dobrze ktoś zna analitykę, Google Analytics, Google Optimize, pracował dużo na przykład przy tworzeniu landingów z landingami, to jest dobry punkt wyjścia. Od jakich programów zaczynać tworząc produkty w UX? Od kartki i ołówka. Nie zaczynałbym w ogóle od programów, jeśli ktoś by się chciał uczyć UX-a. Natomiast no, jeśli chce podejść do tego na zasadzie uczenia się już koniecznie programu, no to będzie to przede wszystkim jakby samo tworzenie makiet, no to Figma w tym momencie jest dominującym narzędziem na rynku. Miro tutaj jakby jest, ale tutaj jakby od strony takiej funkcjonalnej to nie jest zbyt rozbudowane narzędzie i jego obsługa nie jest trudna. Czyli Figma. Mamy pytanie tutaj, myślę, że to jest bardzo fajne pytanie. Na czym polega różnica między UX designerem a UX researcherem? Czy może jest to samo? Bardzo często projektanci UX wykonują inaczej. UX researcher to jest pewna specjalizacja w obszarze UX, a można powiedzieć, że UX, ja na początku kursu w ogóle to tłumaczę. UX to jest coś, można powiedzieć, nadrzędnego, to jest główna rzecz i tu mamy różne specjalizacje. UI, designer, UX researcher i parę jeszcze innych takich bardziej wąskich specjalizacji. Czasami to stanowisko występuje osobno, ale zazwyczaj póki co jeszcze rynek wygląda w ten sposób, że większość projektantów UX musi mieć te kompetencje z obszaru UX research. Agnieszka pyta jeszcze, czy mając takie doświadczenie jako product manager w bankowości oraz studia podyplomowe z analizy biznesowej w IT, to czy jest to taki dobry punkt wyjścia właśnie do UX-a? No to powiedziałbym, że wręcz jeszcze to zależy jakby jak ta rola product managera, przepraszam, było project czy product managera. Product managera. No to zdecydowanie to jest idealny punkt wyjścia do tego, żeby tutaj pracować, bo jakby product manager, UX designer to są osoby, które bardzo mocno ze sobą współpracują, więc tutaj ja sam na przykład osobiście nieraz, nie dwa myślałem, żeby właśnie przejść na to, skierować się ku tej roli product managera, bo znowu mi umiejętności, doświadczenie UX-owe bardzo by pomogło w tej roli, więc to są bardzo blisko obok siebie siedzące role. I tutaj właśnie jest możliwe to bardzo płynne przejście w odróżnieniu pomiędzy tym tester a projektant użyteczności, bo tutaj, no mówię, ta współpraca jest dużo, dużo bliższa. Mam pytanie od Mikołaja również o jakieś książki dobre do nauki. Czy jesteś w stanie takie książki polecić nam tutaj? I tu jest ogromny problem. I nie dlatego, że nie znam książek. Tylko dlatego, moi drodzy, że nie nauczymy się UX-a z czytania książek. Czyli zapraszamy Mikołaja po prostu na kurs. I ja niestety doszedłem do tego wniosku już jakiś czas temu i pada bardzo często to pytanie, czy mógłbyś polecić książki? Ja mówię tak, zacznijmy może od książek Igi Mościchowskiej, czyli dotyczące badań UX, badania jako podstawa projektowania User Experience. To jest zdecydowanie książka godna polecenia. Natomiast
Życzę powodzenia i szczęścia komuś, kto nie pracuje w tym zawodzie, nie zna tej branży i zamierza przeczytać tą książkę od A do Z. To gwarantuję, że będzie miał problem, bo książka jest bardzo obszerna, bardzo dobrze napisana, ale ona tak naprawdę zaczyna być użyteczna w momencie, w którym ja do niej zaglądam sobie, żeby przypomnieć sobie, wrócić do pewnych rzeczy, zmodyfikować sobie pewne metody, bo ja już wiem, kiedy której metody chcę użyć. Natomiast czytanie jest od A do Z, no moim zdaniem, strata czasu. To jest moje prywatne zdanie, tak? Ktoś może się z tym nie zgadzać, ktoś powie, że no, ale tutaj lansuję podejście na zasadzie zadaniowej, ale jestem typowo zadaniowcem, wiedzę stosujemy w praktyce. Więc ja wolę wziąć się za wykonywanie czegoś, przeczytać parę artykułów na ten temat, obejrzeć parę nagrań, wziąć się za robienie tego, niż czytać całą książkę po to, żeby teoretycznie do tego podchodzić, a mówię, szczególnie na poziomie juniorskim może być trudna umiejętność wybierania odpowiednich treści z książek. Na pewno też wszystkie książki O'Reilly, wydawnictwa O'Reilly są dotyczące UX-a, są jakby bardzo też takie wartościowe, natomiast też wiele z nich jest obszerna i trudna taka w odbiorze. Na pewno też jest w tym momencie, nie pamiętam tego tytułu, ale jest taka książka z kaczuszką, ona jest nazywana żartobliwie, gdzie też ona w takiej formie bardziej obrazkowej tłumaczy UX. Tam, jak ktoś chce, to zapraszam na mój LinkedIn, to jeszcze podeślę listy tych książek. I tyle. Ja sam osobiście w większości artykuły, krótsze artykuły w internecie, które wykorzystuję, bo medium choćby jest pełne tego typu informacji. Super, dziękujemy Ci bardzo. Mamy takie pytanie jeszcze, po jakim czasie można mówić, że ktoś jest seniorem, UX designerem? Nie do końca lubię podejście bazujące na czasie. Raczej tu chodzi o pewien mindset, sposób myślenia jako projektant, zakres umiejętności, portfolio produktów, z którymi pracowałeś, rzeczy, które wykonałeś. Zazwyczaj, ale natomiast jesteśmy w stanie jakoś gdzieś to tam ująć. No zazwyczaj osoby potrzebują, nie wiem, około 5-6 lat. Żeby taki poziom seniorski osiągnąć. Natomiast no, choćby u mnie w firmie niedawno osoby z 3-letnim doświadczeniem zostały awansowane na takie stanowisko, no bo tutaj możemy mówić na zasadzie początkujący senior i taki naprawdę doświadczony senior, senior. Tam też to się różni wtedy widełkami zarobków. Ale to jest Ale bardzo dobra wiadomość. To znaczy, że tak naprawdę można pracować ciężko i, że tak powiem, można szybko zostać takim seniorem, tak? tak, moi drodzy, to nie jest branża, w której się czeka 10 lat na awans i docenienie przez szefa. To nie ta branża. Tutaj to wszystko idzie dużo szybciej. Dokładnie. Mam pytanie jeszcze od Katarzyny. Czy ten kurs jest tylko dla początkujących? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim dla początkujących, natomiast na przykład jeśli ktoś pracuje jako UI designer, i dużo pracuje nad samą wizualnym aspektem projektowania. Nie wiem, tworzy dużo samych landingów, bo na przykład pracuje w e-commerce i dzień w dzień dostaje zadanie zaprojektowania landingów. To bardzo serdecznie zapraszam, bo w takim razie nie wiesz wielu rzeczy, które są wcześniej w tym procesie projektowym. Być może cała faza właśnie badań, modelowania, tworzenia architektury informacji jest ci obca i wtedy ten kurs to jest bardzo duża część. Co nie zmienia faktu, także wtedy w takiej sytuacji, no, część rzeczy, która będzie tam powiedziana w trakcie tego kursu, pewnie będzie ci znana, tak? No bo siłą rzeczy, jeśli z tym pracujesz, to będziesz to wiedział. Mamy też pytanie, czy na kursie stacjonarnym jesteś jedynym wykładowcą? Chyba chodziło o ten kurs właśnie nasz hybrydowy, tak? Na kursie stacji. Myślę, że mogło chodzić tutaj o kurs hybrydowy i jeżeli chodzi o kurs hybrydowy, to jest... Inaczej. W kursie hybrydowym jestem jedynym wykładowcą. Konsultowałem kurs z innymi osobami, z innymi projektantami, natomiast jakby same nagrania, wszystkie nagrania są zrealizowane przeze mnie. Ja też będę na pewno prowadził live'y w pierwszej edycji. W kursie standardowym nie prowadzę jakby na chwilę obecną zajęć. Może za jakiś czas do tego wrócę, ale w tym momencie prowadzą to inni mentorzy.
Tutaj Mateuszu takie pytanie jeszcze od Damiana, który ma problem, ponieważ od pewnego czasu się tutaj zajmuje tym UX-em jako samodzielnie, nie ma doświadczenia, natomiast codziennie projektuje landing page, dokonuje aktualizacji stron i nie wie, jak powinno wyglądać takie portfolio. To tak jak powiedziałem, portfolio powinno odwzorowywać sposób dochodzenia do pewnych rozwiązań projektowych, zaczynając od samego początku, uwzględniając potrzeby biznesowe, wyzwania biznesowe, jak i wyzwania potrzeby użytkowników. Czyli w portfolio powinniśmy pokazać, że na przykład przepraszam, przeprowadzaliśmy wywiady pogłębione z użytkownikami, prowadziliśmy później testy użyteczności naszych projektów. To jest tak, to jest takie, tutaj widzę, Damian dopowiada, to jest coś w rodzaju takiego case study. Być może tutaj ta nazwa nie padła. To jest case study, w którym dokumentujemy, w jaki sposób do pewnych rzeczy dochodziliśmy, w jaki sposób myśleliśmy, żeby rozwiązać i sprostać danemu wyzwaniowi, wyzwaniu projektowemu. Okej, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy dobrze na to pytanie. Jest jeszcze pytanie tutaj, jaka jest różnica pomiędzy UX-em a UI-em właśnie i który lepiej wybrać? Temat rzeka, nie da się, znaczy nie lubię w ogóle pytania zadanego w tej formie, które wybrać. UI wynika z UX-a i UI jest tak naprawdę pewną specjalizacją w obszarze UX. Najlepsi projektanci UI to są ludzie, którzy też są po prostu projektantami użyteczności, natomiast jakby próbując to tak upraszczać, skracać, UI to jest bardziej powiązane z projektowaniem graficznym. Natomiast więcej tam jest jakby kwestii technicznych, musimy rozumieć choćby flagboxa, grid i tak dalej. Tak naprawdę jeśli chcemy dostawać pracę i jakby rozwijać się w samym obszarze UI, powinniśmy też dobrze znać się na brandingu, tworzenie brandów i tak dalej. Czyli to jest jakby z tymi rzeczami powiązane. Mhm. Marta pyta jeszcze, co jest Mateuszu. Marta jest w trakcie studiów o specjalności UX Design. I jakieś małe rzeczy do portfolio już ma, czyli audyt, badania, user journey, ale ma pytanie, jakie konkretnie rzeczy dołoży do portfolio po kursie? Tutaj musielibyśmy sobie spojrzeć, że czym, co już ma, co już tworzyła, jakbyś mogła jeszcze raz przeczytać, że jakie rzeczy ma już audyt, stworzone? Audyt, badania, user journey. Sam temat badania, to znaczy jakie badania, które badania, czy chodzi... Tutaj Marta, musisz jeszcze rozwinąć troszeczkę swoją wypowiedź. Znaczy, może powiem tutaj w ten sposób, tak? Jakby jeszcze napisała, gdzie konkretnie studiuje, co studiuje, bo tutaj no, różne typy badań, tak? To są badania z tej fazy discovery początkowe, czyli to będą wywiady, to będą badania concept testing, to będą ankiety, ale to mogą być badania dotyczące architektury informacji, card sorting, tree testing, a mogą być testy użyteczności, więc tutaj musiałaby to dopisać w szczegółach. Mhm, tu Marta, jak możesz to jeszcze nam dopisać? Natomiast tutaj jakby warto powiedzieć, że kurs, czy on będzie się różnił od studiów? Nie do końca. On jest bardziej substytutem poniekąd studiów. Jest mocno kapsułkową, taką esencyjną wiedzą i umiejętnościami, które tak naprawdę ludzie zdobywają w trakcie studiów, no bo ja oczywiście też znam osoby, które takie studia kończyły, co więcej znam osoby, które tworzą te studia, są wykładowcami na tego typu studiach i po prostu wiem, co tam jest, jak to wygląda. Mhm. Tutaj akurat Marta pisze, możesz sobie tutaj, Mateusz, jeszcze przeczytać odnośnie tego portfolio. Typowe idea jest wykorzystaniem card sortingu, przechodzeniem ścieżek. To tutaj tak, to te same rzeczy jakby będą na kursie. Pytanie, czy w tym samym zakresie, w tym samym pogłębieniu tego nie wiem. Tutaj jakby trochę Marta miesza rzeczy, bo card sorting, idea je, no można to wykorzystywać, natomiast zasadniczo to jest troszeczkę co innego. Przechodzeniem ścieżek, to rozumiem, że tu chodzi coś o w rodzaju testów użyteczności CDW w Poznaniu. Możesz się, Marta, śmiało do mnie odezwać na LinkedIn później i możemy sobie doprecyzować. Dokładnie. Mamy tu jeszcze pytanie. Jakie są dalsze stanowiska, na które łatwo będzie się doszkolić po zdobyciu wiedzy UX? Marta napisała, że ma kilka pomysłów na konkretne projekty, ale nie wie, czy będzie w stanie mieć
ich wystarczająco dużo, aby dłużej pracować jako UX designer. Czyli jakie są nasze stanowiska? Czyli tu jest pytanie jakby, co możemy robić po tym, kiedy przestaniemy być projektantami użyteczności? Tak też bym to zrozumiała. Tak naprawdę ta ścieżka kariery, znaczy tutaj moim zdaniem można pracować bardzo długo w tym obszarze i tutaj no, projektów jest mnóstwo. Jakby powiedziałem, na rynku jest takie zapotrzebowanie, że tu po prostu przechodzisz z firmy do firmy i tak dalej. Product management, bycie product ownerem, czyli takie zarządzanie produktem z troszeczkę, no można powiedzieć, wyższej perspektywy takiego managementu, nie tylko projektem, ale też całym wdrożeniem, programistami i tak dalej. I tak naprawdę przechodzenie na, jeśli możemy tak puścić wodze fantazji, na wszelkiej maści stanowiska menedżerskie związane po prostu z wdrażaniem produktów na rynek, z zarządzaniem strategiami wdrożenia produktów, z całym customer service, omnichannel customer experience, czyli projektowaniem doświadczeń na przykład sprzedaży użytkownika, klientów, nie jakby tylko wąsko w tym wycinku digitalowym, ale też szerzej patrząc na zasadzie tych doświadczeń digital i offline, bo tutaj też istnieje coś takiego właśnie jak omnichannel customer experience i tutaj też osoby z takim background UX-owym też tego rzeczami się zajmują, czyli to wszystko, co jest też rozumiane pod pojęciem service designu. Super, bardzo Ci dziękuję, Mateuszu. Ja teraz, słuchajcie, Was wszystkich, tych, którzy są zainteresowani takim właśnie kursem, który tutaj Mateusz stworzył, a jak sami widzicie, no Mateusz jest praktykiem z ogromnym doświadczeniem, pracował zarówno dla takich dużych firm właśnie Google czy NetGuru i też dla mniejszych firm, także naprawdę to całe swoje doświadczenie i całą wiedzę, którą też zdobywał, jak tutaj wcześniej bym powiedział, na kursach, przyłożył właśnie na ten kurs i stworzył go właśnie dla Was, żebyście mogli zaraz z tego korzystać i sobie taki kurs zrobić i rozpocząć swoją karierę właśnie w IT. Ja tutaj Wam wyświetlam taką planszę dotyczącą właśnie tego kursu, jak to dokładnie wygląda, kiedy ruszamy z najbliższym szkoleniem i jak widzicie, najbliższe szkolenie jest 28 lutego, tutaj rusza ten kurs. Tutaj jeżeli chodzi o czas trwania, mamy tu informację, że to jakby zależy od kursanta, prawda, Mateuszu, bo tu każdy, można powiedzieć, może iść swoim tempem, prawda? Zasadniczo tak, aczkolwiek sesje te live będą, jest to podzielone w ten sposób, żeby odbywały się co 2 tygodnie i z jednej strony mamy tą elastyczność, z drugiej jakby zachęcamy do narzucania sobie samemu pewnych ram, pewnego, no właśnie tutaj tych granic czasu, w którym chcemy pewne rzeczy wykonać, żeby po prostu tego nie rozwlekać, natomiast później dostęp do jakby nagrań z webinarów oczywiście też kursant będzie miał. Dokładnie. Tutaj macie taki zielony pasek na górze, więc jak klikniecie sprawdź szczegóły, to przeniesie Was właśnie na naszą stronę internetową, na stronę tego kursu i na tej stronie możecie sobie poczytać o tym kursie. Macie tam również lekcje próbne, które możecie sobie obejrzeć, zobaczyć, czy właśnie jest to coś dla Was. Możecie tam również pobrać program kursu, także do czego też Was bardzo zachęcamy. O części rzeczy tutaj już mówiliśmy, natomiast oczywiście warto sobie tam wszystko doczytać, zobaczyć właśnie, czy jest to kurs dla Was. Tutaj widzicie naszą autorską platformę, na której właśnie nasi kursanci się uczą, znajdują materiały szkoleniowe, dołączają do lekcji, do konsultacji i piszą na czacie, także tak to właśnie wygląda. Tak naprawdę jest to mocne przygotowanie do zawodu dla Was. To, co powiedział Mateusz, ten rynek jest na tyle rozgrzany, że potrzebuje nowych pracowników, potrzebuje osób, które będą faktycznie dobrze przeszkolone i które pójdą do tej pracy, czy jako junior, czy nawet jako regular, o czym tutaj Mateusz mówił, mają szansę taką pracę właśnie zdobyć. Oprócz tego również kurs języka angielskiego w IT, który tak jak już tutaj też Mateusz wspomniał, jest bardzo ważny w całym IT tak naprawdę, więc oczywiście też tutaj macie go w ramach tego kursu w pakiecie. Macie również wsparcie w rekrutacji, czyli tak jak powiedziałam na początku, jest to konsultacja waszego CV, konsultacja waszego LinkedIna z rekruterką IT, która tutaj wam we wszystkim pomoże, żeby właśnie taką pierwszą pracę dostać. No i przede wszystkim, co jest też plusem, całość odbywa się 100% zdalnie, tak? Jest to wszystko online, także możecie tak naprawdę bez wychodzenia z domu, bez rezygnowania z pracy, możecie sobie
taki kurs zrobić, no i tak naprawdę rozpocząć karierę w IT. Tutaj też są różne możliwości dofinansowania tych kursów, natomiast tutaj musicie się kontaktować z naszymi doradcami kariery, żeby tutaj więcej informacji pozyskać. Mamy taki test predyspozycji, więc jeżeli nawet stwierdzicie, że być może to nie jest dla mnie, to jak zrobicie sobie ten taki test predyspozycji, on wam też powie, być może jakaś inna kariera w IT będzie dla was lepsza, fajniejsza, bardziej wam się będzie podobała, dlatego do tego was jak najbardziej zachęcamy. Jeszcze jest pytanie od Ewy, jak długo dostępne będą materiały po zakończeniu kursu? Czy wiesz, Mateuszu? Musisz odciszyć się, bo jesteś wyciszony. Rok i siedem. Tam jest jakoś tak, że kurs, jakby założenie jest, jakby przez 2 lata, z tego co pamiętam, będzie dostęp do tych materiałów. Natomiast to rzeczywiście jest podane w ofercie. Ja w tym momencie tego nie pamiętam. Natomiast nawet tam w koszyku jest to widoczna ta informacja. Dokładnie, słuchajcie, jak będziecie tutaj sprawdzić szczegóły, ten czerwony guziczek klikniecie, to na stronie możecie po prostu poprzez naszą stronę ten kurs zakupić. Tutaj jest pytanie o raty. To pytanie musicie na pewno zadać tutaj naszym doradcom, ponieważ nie jestem pewna tego tematu, czy tutaj można to płacić. Tak, myślę, że tak, natomiast warto by się było jeszcze w tym temacie upewnić. Zapraszam was również na takie nasze nadchodzące wydarzenia, czy nadchodzące webinary, na które się można zapisać w zakładce wydarzenia, nadchodzące wydarzenia, czyli podstawy Scruma w pracy Product Ownera, pierwszy raport w Power BI, który będziemy wykonywać, czyli te bezpłatne nasze lekcje próbne, to jak dostać pracę po kursie Scrum Mastera, no i wiele innych, które tutaj widzicie, więc zapraszam was serdecznie na te nasze webinary, bo nie dość, że można się na nich czegoś fajnego nauczyć, to również można poznać naprawdę fajnych i fascynujących ludzi, takich właśnie jak Mateusz. Tak, ja od razu, jakbyś mogła jeszcze w ogóle na chwilę wrócić do poprzedniego slajdu. To ja chciałbym z webinarami? Tak. Ja bardzo bym chciał zaprosić na ten webinar 22 lutego, tak? Przypominam, że teraz 10 lutego będzie ta sesja live na Facebooku. 22. Czekamy na wasze projekty. Jeśli ktoś na przykład pracuje już częściowo jako projektant, bądź no właśnie, tworzy swoje własne portfolio, i chcesz się dowiedzieć troszeczkę więcej, chcesz, żebym pomógł ci jakby w ramach tego webinaru, jakoś tam skomentował twoją pracę i tak dalej, to zapraszam, żeby tutaj te konkretne pytania czy fragmenty swojej pracy, makiety przesyłać w takiej zanonimizowanej formie, tak oczywiście bez podawania twoich danych personalnych. My będziemy tutaj na tym webinarze tego typu rzeczami się zajmowali. Ja będę tłumaczył właśnie już na przykładach, jak te portfolio powinny być zbudowane. Dokładnie. Ten 22 lutego jest ten webinar właśnie jeszcze z Mateuszem, więc serdecznie was zapraszamy. No i słuchajcie, myślę, że to jest taka okazja też, żeby skorzystać z tego kursu, która się raczej nie powtórzy, więc zachęcamy was do tego, żebyście sobie z tego skorzystali. No i zapraszamy was oczywiście na nasze kursy. No i co, Mateuszu, ja tobie bardzo, bardzo dziękuję za obecność, za to, że byłeś z nami dzisiaj, że się dzieliłeś swoją naprawdę ogromną wiedzą i że tutaj, mimo tego, że jesteś tam troszkę przeziębiony, to udało się dotrzeć i że jesteś z nami dzisiaj. Za to ci też bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom też za to, że dotrwaliście z nami do końca i właśnie dla tych wytrwałych ten bon rabatowy właśnie jest. Jeżeli chodzi, to jeszcze mam pytanie ostatnie odnośnie właśnie tego wydarzenia, to tutaj Marta wrzuciła wydarzenie właśnie nasze webinarowe, a jeżeli chodzi o nasz live na Facebooku, to trzeba wejść na Facebooka właśnie na stronę Future Colors i tam jest pełna informacja o tym live, także tam was właśnie. Wam wszystkim serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że widzimy się na naszych kursach. No i życzymy oczywiście miłego wieczoru. Dzięki wielkie i do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, na kursie.